Witam Was w drugiej części drugiego odcinka ASMR Art. Cały przygotowany dla Was materiał był dość długi i zdecydowałem się podzielić go na dwie części. Swoją drogą chętnie dowiem się od Was, czy chcielibyście, abym tworzył krótsze nagrania, czy też odpowiada Wam aktualna długość filmów, która wynosi około 25-30 minut. Dajcie koniecznie znać w komentarze. W poprzedniej części udało mi się położyć praktycznie całą pierwszą warstwę. Teraz skupię się na tworzeniu głębi przez nakładanie kolejnych. Kolory ciemniejsze to cienie, które będą nadawały wklęsłości w zasadzie każdej malowanej bryły. W tym przypadku będą określać miejsca zacienione lub te, które po prostu znajdą się bliżej wnętrza drzewa. W tym momencie już wiem, że kolor drugiej warstwy powinienem uzyskać z koloru żółtego, którym malowałem na początku, na przykład przez dodanie do niego minimalnie koloru Bord Ombre. Zawsze to dla mnie coś nowego, a człowiek uczy się całe życie. Teraz to już w zasadzie nie jest takie ważne. Delektujemy się chwilą spędzaną przy akwareli. Zapewne część z Was obserwuje moje zmagania z tą ilustracją. Jednak wiem, że zdecydowana większość po prostu zasypia ze słuchawkami na uszach. Serii Art mam tą możliwość, że jestem usytuowany bardzo blisko mikrofonów i moje słowa trafiają bezpośrednio do Waszych uszu. W zasadzie efekt jest taki sam, jak gdybym był dosłownie tuż obok i starał się Was, tak powiedzmy, osobiście zrelaksować. Opowiadałem Wam wcześniej o rzeczach niezwykłych, wręcz niewytłumaczalnych, które miały miejsce w moim życiu. Myślę, że skoro tematem drugiego odcinka ASMR Art jest motyw drzewa wprost z czasu po deszczu, jest również okazja, aby opowiedzieć coś, co mogłoby do tego pasować. Jeżeli dobrze pamiętam, to sytuacja miała miejsce jakieś 22 lata temu, kiedy jeszcze miałem kontakt z moim kolegą Rafałem. Był to mój kolega ze szkoły podstawowej, tam się poznaliśmy. Sytuacja miała miejsce późnym popołudniem, kiedy to Rafał zdecydował, że przyjedzie do mnie swoim samochodem na jakieś tam pogaduchy. Mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe, że wracam do tej historii. Wielu osobom może to wydawać się dziwne, ale tak wtedy robiliśmy. Spotykaliśmy się tak często, jak tylko było to możliwe. I cała nasza paczka wymykała się z domu robić różne głupoty wieczorami. Na pewno wtedy nie korzystałem.
korzystaliśmy ze smartfonów, bo ich po prostu jeszcze wtedy nie było. A połączenia w telefonach komórkowych kosztowały wtedy, jak dobrze pamiętam, około 5 zł za każdą rozpoczętą minutę. Więc mało kto ich normalnie używał. Widząc, że podjeżdża już pod dom, wybiegłem do niego i wsiadłem do samochodu. Było tam kilka spraw do omówienia, więc Rafał zgasił silnik i z tego, jak dobrze pamiętam, zaciągnął hamulec ręczny. Uliczka pod moim domem, w zasadzie wtedy domem moich rodziców, była i nadal jest gładka, choć dość wąska. Więc technicznie nie ma możliwości, aby samochód, którym przyjechał Rafał, mógł samoistnie stoczyć się na główną drogę. I w pewnym momencie naszej rozmowy nastąpiło silne szarpnięcie i auto gwałtownie ruszyło do przodu. Pamiętam, że Rafał przerażony wcisnął hamulec, aby zatrzymać samochód i aby on nie potoczył się dalej. I przyznam się, że wtedy nie mieliśmy pomysłu, jak można byłoby to wytłumaczyć. Pamiętam, że pierwsze słowa, jakie padły, brzmiały coś w stylu: co się dzieje, co to było. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to, że po prostu ktoś nas z tyłu uderzył. Jednak nikogo tam nie było. Wiem, że to brzmi dziwnie, nieprawdopodobnie i że można to wytłumaczyć na wiele różnych sposobów. Sam uważam się za człowieka otwartym umyśle, ale to jest właśnie jedna z tych historii, których do dzisiaj nie potrafię sobie wytłumaczyć. Myślę, że każdy z nas miał mniej lub bardziej nietypową sytuację, która do dzisiaj pozostaje w jego głowie bez odpowiedzi. Na malowanym przeze mnie drzewku pojawiają się już pierwsze brązy. Z tym nie jest już tak łatwo. Nie chodzi o to, aby nie zakłócić naturalnych kształtów puszystych gałęzi, na których nadal musi pozostać odpowiednia ilość światła. Aby brąz został rozłożony prawidłowo, powierzchnia musi pozostać lekko nawodniona. Nie wiem, czy pamiętacie, technika mokre w mokre. Koniec lat 90. był dla mnie generalnie okresem wyjazdów i intensywnego spędzania czasu ze znajomymi. Tylko w nieco innym stylu, niż pewnie sobie wyobrażacie. Najczęściej zabieraliśmy ze sobą koleżanki, jakiś koc, aby można było gdzieś usiąść, no i obowiązkowo gitarę. Następnie pakowaliśmy wszystkie kraty do samochodu i późnym popołudniem wymykaliśmy się nad jezioro Rożnowskie. Ktoś pomyśli teraz: no dobra, ale jak bez jedzenia, bez picia? Kochani, nie trzeba było tego zabierać. Wystarczyło mieć po prostu gitarę. Jak zaczynaliśmy śpiewać na molo, przysiadali się do nas różni ludzie i w ramach przysiadki przynosili różne przekąski i czasami coś jeszcze ekstra. Nie było w tym nic dziwnego. To był po prostu taki dobry zwyczaj. Bardzo dobrze to wspominam. Wtedy przypadkowi ludzie nie bali się innych przypadkowych ludzi. Gdzieś tam na horyzoncie
pływały jeszcze żaglówki. W oddali na brzegu jeziora paliły się ogniska. Licznie ogniska się paliły. A z naszego molo unosiły się wszystkie znane piosenki. Nie było za głośno i nie było miłośników absolutnej ciszy. Wiecie, wtedy każdy z nas wiedział, że ten czas spędzony wtedy razem nigdy nie wróci. Dlatego chcieliśmy czerpać z niego całymi garściami. I myślę, że wtedy nam się to udawało. Gdy robiło się już naprawdę późno, gitara szła w odstawkę, a my nie chcieliśmy wracać do domu. Więc leżeliśmy tak na kocu i godzinami rozmawialiśmy dosłownie o niczym, wpatrując się w gwiazdy nad jeziorem. Cudownie to wspominam. Moje drzewo posiada już pierwsze ciemne zakamarki, ale oczywiście to nie wszystko. Zakamarki są nadal za płytkie i będę musiał je jeszcze pogłębić. Jeżeli nie możecie na to patrzeć, to wyłącznie monitor. Niestety miłości do sztuki nie odziedziczyłem po rodzicach, więc skoro mnie do tej pory słuchacie, to musicie mnie również wspierać mentalnie. Inaczej nic z tego nie będzie. Teraz operuję już praktycznie tylko sepią. Jest jeszcze rozwodniona, ale za moment będę jej więcej nakładał z mniejszą ilością wody. Jak w ogóle mija wam ten weekend? Zakupy zrobione już na niedzielę. No właśnie, a propos zakupów. Tu w swoim domu zaplanowałem sobie piwniczkę na winko. Nic szczególnego. To jest taka niewielka wnęka w piwnicy, zamykana na kluczyk. Muszę w niej zbudować z drewna taką specjalną kratownicę, aby można było na niej układać butelki z wyśmienitymi trunkami. Faceci w moim wieku interesują się takimi rzeczami, więc jakieś pojęcie i zapasy na różne okoliczności trzeba mieć. Na drzewo, które maluję, światło pada z prawej strony od góry. Zatem wszelkie cienie muszą być adekwatnie lokowane. To właśnie wtedy powstaje taka prawdziwa iluzja rzeczywistości. Dokładnie przez grę świateł i cieni. W każdej twórczości staramy się odwzorowywać jakąś myśl. Czasami wychodzi nam to lepiej, czasami gorzej. To może być oczywiście każda najbardziej zwydziwiana abstrakcja. Jednak chwytając się za naturę, obowiązkowo musimy trzymać się pewnych reguł. Rozpylam wodę, aby pigment miękko rozchodził się w wybranych przeze mnie miejscach. Myślę, że moje dzieło nabiera już jakiegoś konkretnego kształtu. Wy tam sobie oglądacie i tak naprawdę zaglądacie mi przez ramię, a ja siedzę na krześle i martwię się, że maźnę coś niewłaściwie i zepsuję to, co przez ostatnie 40 minut udało mi się namalować. Ale spokojnie, bez stresów. Na pełnej fali odprężenia. Wszystko, co robimy, dąży do doskonałości.
Obrazek został delikatnie podsuszony, dzięki czemu mogę kontynuować malowanie detali i praktycznie poprawić jeszcze kilka drobnych szczegółów. Zmieniłem również pencel na numer 4 i zabieram się za malowanie gałęzi. Mój pies niedaleko ode mnie leży i troszeczkę sapie. Pewnie go słyszycie. Coś mu się śni. Na tym etapie używam czystej sepi. Rozrobiłem ją z małą ilością wody. Gałęzie przechodzą zauważalnie tylko przez ciemne partie obrazu i niemal całkowicie znikają w jasnych. Jeżeli gdzieś się pomylę, to na tym etapie mogę to zawsze poprawić lub po prostu zblendować z wodą. Jest to zależne od tego, do czego będzie mi bliżej w finalnym koncepcie drzewa. Ostatnio w komentarzach padło pytanie o brushing mikrofonów. To jest dla mnie dość ciekawe wyzwanie, ponieważ generuje bardzo intensywne wyzwalacze ASMR. Może macie jakichś swoich ulubionych wykonawców? Chętnie podglądnę. Może jakieś ekstra wskazówki również będą mile widziane. Tutaj przyznaję się, że dla mnie to będzie coś zupełnie nowego, ale w kolekcji dźwięków brushing jest chyba pozycją obowiązkową, prawda? No i jak te moje gałęzie? Chyba wyglądają dobrze. Bardzo lubię drzewa o dużych, szerokich liściach. Latem zawsze dają dużo cienia, a w okresie jesiennym eksponują pięknymi kolorami. Z roślin ogrodowych podobają mi się również takie zwisające kwiaty złotokapu pospolitego, jak dobrze pamiętam. W budowie jest on bardzo podobny do kwiatów glicynii. Nie wiem, czy mieliście okazję widzieć je w rozkwicie. Coś wspaniałego. Tymi kwiatami można pokryć całe zadaszenie przydomowej altany. A w rozkwicie wyglądają wprost imponująco. W moim rodzinnym domu jest posadzonych wiele różnych drzew, gdzie zdecydowana większość to drzewa owocowe. Na samym środku podwórza rośnie sobie stara jabłoń. Rośnie tam, odkąd sięgam pamięcią. Jak młodzieńcem byłem, spędzałem na niej dużo wolnego czasu. Kiedyś nawet wisiała tam huśtawka. Jabłoń, o której wspominam, jest bardzo rozległa, a jej gałęzie sięgają praktycznie czubka dachu stojącego obok domku gospodarczego. Jeżeli popatrzymy na jej dolną część, to u samej podstawy nie ma około 70, może 80% rdzenia. Jest tam taka totalna pustka i przy, powiedzmy, drobnym wietrze drzewo to powinno trzasnąć jak zapałka. I wyobraźcie sobie, że pomimo braku tej podstawy jabłoń ta obficie rodzi co roku. Obficie rodzi tak bardzo, że gałęzie uginają się od jabłek. Mój tato zabezpieczył ją przed wiatrem tak dobrze, jak to tylko było możliwe. No i jabłoń rośnie i rodzi dalej. Jakie to piękne, jakie życiowe.
sami doszukać się puenty. Pędzel, którego teraz używam, ma krótki trzonek i chyba byłoby mi wygodniej, gdyby był nieco dłuższy. Niestety czwórkę mam tylko taką i chyba nieprędko ją wymienię. W tych jasnych rejonach również ostrożnie zaznaczam gałęzie. To taki detal, który ma sprawić, że moje drzewo będzie bardziej wiarygodne. Myślę, że gdybym wam pokazał moje wcześniejsze prace, to trudno byłoby wam uwierzyć w to, co w tym momencie widzicie. Dlatego właśnie nie można odpuszczać. Ten motyw nie jest idealny i doskonale zdaję sobie sprawę, że jeszcze wiele mu brakuje. Ale jak już wspomniałem, to również forma dokumentacji mojego warsztatu. Warto będzie za kilka lat porównać drzewo z kiedyś z tym, które namalowałem dzisiaj. Jest co najmniej kilka technik malowania gałęzi. Ciekawszą, którą widziałem, jest tworzenie małych kropel farby w różnych miejscach i rozdmuchiwanie ich w dowolnych kierunkach. Rozdmuchiwanie po prostu słomką, na przykład do napojów. O właśnie, może to jest jakiś temat na kolejny odcinek. Ok, wracam do większego pędzla. Na koniec chcę poprawić jeszcze linię gruntu, na który będzie padał cień drzewa i może pojawi się tam jeszcze kilka opadłych liści. Dzisiejsze spotkanie z wami dobiega powoli końca. Mam nadzieję, że ta kolejna przygoda z akwarelą w mojej pracowni była odprężająca, a opowiadane historie przywołały również i u was miłe wspomnienia. Jesienne drzewo czasu po deszczu, pełne wspomnień i melancholii. Życzę wam miłej i spokojnej nocy. Dobranoc.